Dzień dobry Państwu. Dziękuję Pani Janie z Brukseli za wsparcie tego programu. Proszę cały czas o lajki i komentarze. W ten sposób pomagacie tej audycji i całemu resetowi obywatelskiemu, żeby to jak najszerzej się rozchodziło. A my dzisiaj dalej kontynuujemy serię o odcinek po odcinku o ideologach PiS-u. No i zadaję sobie takie pytanie, co po 7 latach rządów PiS zostało z tych wielkich zamiarów przebudowy Polski i Europy, bo od tego się zaczęło. Plany takie głosili intelektualiści, tacy jak Ryszard Legutko, wymieńmy ich, Marek Cichocki, Wojciech Roszkowski, Przemysław Żurawski, Welgrajewski, czy też Andrzej Nowak, o którym będę mówił. Poprzednio mówiłem, ale on jest warty tego, żeby o nim powiedzieć więcej. I oni wspierali PiS swoimi książkami i torowali też tym, co mówili, pisali, głosili Kaczyńskiemu drogę do władzy. Jeden z moich znajomych oburzył się, bo nie lubi PiS-u, że nazwałem te sylwetki, te osoby intelektualistami. Otóż ja nie mam wątpliwości, że to są intelektualiści. Dysponują akademicką kulturą w pewnym zrozumieniu tego. Piszą książki, dysponują erudycją i właśnie dlatego moim zdaniem warto o nich mówić, bo z Kaczyńskiego i jego przemów często opozycja się naśmiewa, traktuje go jako izolowane zjawisko. Tymczasem Kaczyński otoczony jest gronem ludzi o sporej potencji intelektualnej. I tutaj się śmiać nie ma co. Powiem nawet, że jestem z pewnym podziwem dla tej formacji, bo naprawdę napisała dużo, napracowała się dużo i jest coś takiego jak ideologia PiS-u. Zastanowię się jeszcze na koniec nad tym pojęciem ideologii, bo to cały czas trzeba powtarzać, ale tego absolutnie z tego się nie należy śmiać, traktować to należy bardzo poważnie, a ja sięgam do książek, które zostały napisane wiele lat temu i cały czas nachodzi mnie pytanie, jak to jest z tymi tezami tych książek dzisiaj. I ci intelektualiści byli wyraźnie zapatrzeni w jakiś sposób w postać Kaczyńskiego. Kaczyński napisał własną książkę, program Polska naszych marzeń, ale oni wszyscy mają wkład w Polskę marzeń PiS-u. Z pewnością, kiedy mówię o marzeniach PiS-u, nie chodzi mi o szeregowych wyborców, bo oni się nie czytają najpewniej w większości takich książek i nie mają żadnego obowiązku, ale z pewnością jest to Polska marzeń PiS-u, pisowskiej elity, polityków i propagandzistów. Powiedzieliśmy już, że już propagandzistami nie będziemy się zajmować, bo propagandziści tylko powielają. Powielają treści, mielą je w uproszczonej formie w mediach w najrozmaitszy sposób. Treści, które właśnie tworzą intelektualiści. To oni tworzą jakieś większe teksty, jakieś kombinacje idei i uczestniczą w sporach, czy też tworzą pewien blok ideowy. I to właśnie jest ta ideologia PiS-u. I dzisiaj chciałbym się zająć książką od Polski do postpolityki. Proszę pokazać tą okładkę. Ta okładka już jest wiele mówiąca, bo ona się nazywa Intelektualna historia zapaści Rzeczpospolitej. Ale spójrzmy na tą okładkę, gdyby skreślić to intelektualna, to by była historia zapaści Rzeczpospolitej i można by się domyślać, że chodzi o Polskę drugiej połowy XVII i XVIII wieku, prawda? Ale nie.
tu w tej książce chodzi o jak najbardziej o czasy współczesne i ten tytuł Od Polski do Postpolityki, jak zobaczymy, bardzo jest tutaj ważący, a słowo zapaść dotyczy nie wszystkich, ale przeciwników PiS-u. I tą pozycję warto przypomnieć, by zobaczyć, jak sprawdzają się hasła ideologów PiS-u dzisiaj, jak historia je weryfikuje. Więc warto się cofnąć w czasie, aby zrozumieć dzień bieżący. I teraz zacznijmy od cytatu, bardzo ciekawego cytatu. W tej walce, to znaczy chodzi tu o walkę, jaką polityczną prowadzi PiS, z biznesmenami, dziennikarzami, sędziami, powtórzmy to w wyliczenie, w walce z biznesmenami, dziennikarzami, sędziami, jest jednak coś więcej niż tylko chęć usunięcia oczywistych patologii, z których środowiska te najwyraźniej nie chcą się oczyścić. PiS-owi zdaje się chodzić rzeczywiście o coś więcej. To próba, czytam cały czas książki Andrzeja Nowaka, Od Polski do Postpolityki, to próba odwoływania dla demokratycznej polityki tej pozycji i siły we współczesnej rzeczywistości, którą ograniczają w oczywisty sposób banki, media i sądy. Każdy z tych kluczowych punktów, powołując się na swoją niezawisłość od polityki, broni zarazem swojej kontroli nad olbrzymim zakresem realnej władzy. Władzy nad informacją, władzy nad pieniądzem, władzy nad wymiarem, a przede wszystkim interpretacją sprawiedliwości. No, bardzo ładny cytat. I teraz zastanówmy się, co w nim jest naprawdę powiedziane. Partia, która zdobędzie władzę, tak, bo to jest ta walka prowadzona przez PiS, ma zapanować nad biznesmenami, dziennikarzami i sędziami, bo ich samodzielność przeszkadza. Tak to należy odczytać. No, jak się teraz ma zdanie zapanować nad sędziami do zasady trójpodziału władz? Przypominam, władza sędziów, aparat sprawiedliwości ma być niezależny od władzy wykonawczej. Władzą wykonawczą jest sąd, PiS więc zdobywa władzę, jest władzą wykonawczą i teraz chce zapanować nad sędziami, kontrolować ich. No, można powiedzieć, że słowa Andrzeja Nowaka są prorocze, a napisał to w roku bodajże 2006. I pisząc to, już zaprojektował konflikt z Brukselą dotyczący samodzielności sądów. Ten konflikt, który rozpocznie się po roku 2015. No, niewinny cytat brzmi dobrze, że należy jakieś środowisko mają się oczyścić. Zaraz powiemy, z czego przede wszystkim mają się one oczyścić. No i w takich zdaniach, które wydają się ogólnie słuszne, to okazuje się, że jednak kwestionuje się trójpodział władz, no i jeszcze też z dziennikarzami też jest niedobrze, bo ci dziennikarze, według niektórych czwarta władza, media, oni też mają być poddani kontroli, prawda? Trzeba nad nimi zapanować. No i trzeba zapanować nad gospodarką. No, w taki sposób, że ci, którzy tutaj się zachowują nie tak jak trzeba, to są biznesmeni. No, tutaj podziału na władzę wykonawczą nie ma. Zresztą Nowak w wielu miejscach
wyraża taką nadzieję, że należy w parlamencie zdobyć absolutną większość. No, absolutna większość w parlamencie to oznacza, że partia, która wygrała wybory z taką większością, właściwie parlament utożsamia się z władzą wykonawczą. No więc, krótko mówiąc, likwidujemy, to jest projekt likwidacji podziału władz. I następnie, następny cytat, bo proszę Państwa, ja po prostu wziąłem te książki i sobie tak siadłem i notowałem cytaty przede wszystkim. I to się dobrze czyta, bo to jest teksty pełne erudycji, brzmi wszystko dobrze, no ale jak wziąć zdanie po zdaniu, to można się doczytać właśnie dosyć ważnych rzeczy. No więc następny cytat. Co to jest owa modernizacja, której państwo ma służyć? To już definiują media, a raczej wybrani eksperci, którzy naturalnie mają prawo wiedzieć lepiej od wyborców, co jest dobre, a co złe. Ramy owej modernizacji, teraz bardzo ważny fragment nawiązujący do poprzedniego cytatu, wykreśla ekonomia, o której racjach wyrokuje bank. Na straży całego systemu stoi prawo, którego kierunki i działania ewentualnych zmian wskazuje także niezależny od władzy politycznej Trybunał. Czyli Andrzej Nowak mówi, że jest jakaś modernizacja i ta modernizacja nie poddana jest w ogóle żadnym działaniom politycznym, czyli nie poddana jest partii, która rządzi, bo tutaj nagle do spraw gospodarczych, o skandal, wtrąca się bank. No to jest niebywałe, że bank się wtrąca do spraw gospodarczych. Na straży systemu stoi prawo. To znaczy też okropne, to znaczy to jest ograniczenie dla władzy politycznej, bo władza polityczna może się, partia może się nie liczyć z prawem. Będziemy jeszcze o tym mówić. Zresztą u Kaczyński, Jarosław Kaczyński jest właśnie uczniem profesora Erlicha z czasów komunistycznego prawnika, który tak twierdził, że polityka ma przewagę nad prawem. A tutaj Andrzej Nowak może specjalnie Erlichem się nie interesował, ani nie inspirował, ale sam doszedł do tego wniosku, że co tam prawo? Polityka jest ważniejsza. Trzeba mieć kontrolę nad sędziami. No i jakiś niezależny trybunał. No tutaj trybunał już jest zależny, wiemy z panią Przyłębską, więc tą sprawę PiS rozwiązał, prawda? No ale niezależny trybunał jest dla Andrzeja Nowaka i no, czymś, co należy przezwyciężyć. No i można tutaj powiedzieć tak, czy te hasła tego programu to jest tylko chęć niby naprawy czegoś, czy też to jest w gruncie rzeczy powrót do PRL-u w jakimś sensie. No, jest tam takie zdanie, znajdziemy u Andrzeja Nowaka, że Platforma Obywatelska, bo ona tu jest tym przeciwnikiem i tym rzecznikiem modernizacji, w której banki i dziennikarze i sędziowie byliby niezależni i za tym kryje się taka ideologia, żeby demokracja związana była, żeby to była demokracja jednostki, wolności jednostki. I ta wolność jednostki w tych rozważaniach Andrzeja Nowaka jest przeciwstawiona dobru wspólnego. Czyli system, w którym jest wolność jednostki, nie spełnia kryterium tego, żeby można działać na rzecz dobra wspólnego. Dodajmy tutaj, że w tej książce
proszę pokazać okładkę, bo ona naprawdę jest ciekawa, że w tej książce spotykamy kolegów Andrzeja Nowaka, tutaj już wymienionych. Spotykamy Zdzisława Krasnodębskiego, którego książkę Drzemka rozsądnych Andrzej Nowak recenzuje, a także książkę, jest recenzja, omówienie poglądów Ryszarda Legutki. A więc jeżeli łączymy tych panów w jakąś grupę, środowisko, nurt intelektualny, to mamy tutaj na to silne dowody i jest to uzasadnione no, w tekście. I teraz ciągnijmy dalej to, co jest napisane. To, co Andrzej Nowak napisał. Istnieje pewna norma jedna, to jest podkreślone, norma nowoczesności, ulokowana na Zachodzie, a posiadająca swoich oświeconych ambasadorów w tym kraju, czyli w Polsce, upoważnionych z racji tej funkcji do wyłącznego recenzowania kierunku zmian zachodzących w Polsce, jako zgodnych albo niezgodnych z jedynie słusznym kierunkiem. No, widoczna jest tu taka ironia, że ktoś określa jedynie słuszny kierunek, to znaczy przeciwnicy poglądów Andrzeja Nowaka to jest jedna grupa, oni są tutaj wrzuceni do jednego worka i oni określają normę nowoczesności i oni są ambasadorami z Zachodu. I są tak zarozumiali, ci przeciwnicy Andrzeja Nowaka, że oni określają jedynie słuszny kierunek. Jedynie słuszny kierunek. Prawda? No, pytanie jest, czy ideolodzy PiSu określają wiele kierunków i czy są, to jest takie środowisko spluralizowane, które wewnętrznie dyskutuje. No, ostatnia taka objawy dialogu w ramach PiSu to jest to, że Morawiecki chciał napuścić na Ziobrę prokuraturę, Ziobro zbierał haki na Morawieckiego, a z kolei a Ziobro prowadził śledztwo w swojej własnej sprawie, własnej partii. To jest pluralizm PiSu, tak praktycznie. Ale teraz mówimy o intelektualistach i widzimy, co tu jest powiedziane. No, że tym właściwie jest jakaś norma nowoczesności, ale to nie jest pozytywne pojęcie nowoczesności i ona ta nowoczesność jest nam narzucona. No i to wszystko odnosi się do opozycji. Dodajmy teraz, przechodzimy do tekstów, które Andrzej Nowak już pisze w okresie, kiedy PiS rządzi. Tak, kiedy PiS rządzi, więc ciekawe jest, jak Andrzej Nowak odnosi się do opozycji. Opozycja przede wszystkim w taki czy inny sposób u Andrzeja Nowaka przedstawiona jest jako byli komuniści albo liberałowie. No w ogóle słowo komunizm łatwo, bardzo łatwo kojarzy się Andrzejowi Nowakowi ze słowem liberał. No, przeczytajmy dwa takie bardzo fajne cytaty. Dla wielu ikon dzisiejszej rewolty, rewolty teraz przeciwko PiS-owi. Opozycja się rewoltuje przeciwko PiS-owi. Ona nie jest opozycją, że ktoś rządzi, a inny jest w opozycji. Tylko jeżeli opozycja krytykuje władzę, to ona, to jest rewolta. No ale zostawmy to. Dla wielu ikon obozu dzisiejszej rewolty oni mają rodzinną, są w swojej rodzinnej historii mają komunizm albo czas młodzieńczego wzlotu. No, to należy odnieść na przykład do najprawdopodobniej do Michnika czy Kuronia. No, Kuroń rzeczywiście ma ten epizod,
tylko w przeciwieństwie do Andrzeja Nowaka przesiedział się w czasach PRL-u 10 lat w więzieniu, a Andrzej Nowak nie słyszałem, żeby w tym czasie siedział. No ale ma to we krwi po prostu taki kuroń. I Michnik tak samo siedział, ale on rodzinnie jest komunistą, prawda? Ja myślę zresztą, że za tym jest dziki resentyment. To znaczy, że ludzie tacy jak Andrzej Nowak nie mogą sobie darować, że nie byli dostatecznie odważni w poprzednim okresie. Brali udział w opozycji. Ale otóż mają przeciwko, w obozie przeciwnym ludzi, którzy byli w więzieniach, komunistycznych więzieniach i są ich przeciwnikami. I tego im nie można darować, bo PiS ma być najdzielniejszy, najbardziej bohaterski. I oni też. No ale czytajmy dalej. Zanim po 1968 roku, czy po 1980 roku, 81, zdecydowali się zaprotestować, oddając partyjną legitymację, przez lata akceptowali komunizm w jego najbardziej zbrodniczej do 1956 roku formie, kiedy wielu przedwojennych inteligentów było w stalinowskich katowniach, wtedy nie protestowali, wtedy klaskali, opiewali partię. No tak, no wymienimy tych kuroń, bardzo wielu, Borusewicz, tak, no, cała czołówka opozycji solidarnościowej, która jest w opozycji wobec PiS-u, prawda? Myślę, że to jest bezczelne, co pisze po prostu Nowak. Ja myślę, że to jest bardzo... No wraca tutaj do 68 roku, prawda? Wiemy, czym był 68 rok. Nawet nie zajęknął się tutaj profesor Nowak o tym, że był to wielka kampania antysemicka w Polsce, przeciwko skierowana przeciwko polskiej inteligencji. Środowiska, właśnie tak jak Kuronia i Michnika, to w dużym stopniu jest ten zarodek opozycji antykomunistycznej w latach 70. No, można dyskutować o biografii każdego, no tylko tutaj nie ma żadnej dyskusji. Jest jakiś bardzo prymitywny osąd. Osąd ideologa, nie historyka. Nie ma tutaj żadnej rzetelności akademickiej. Bardzo jest ciekawe teraz zdanie. Tak stąd nie zowąd pojawia się takie zdanie. Potrzebna jest inteligencja jako klerkowie pilnujące reguł gry na polu publicznej wymiany myśli. Zadam takie retoryczne pytanie. Czy Andrzej Nowak w takim razie jest klerkiem pilnującym reguł gry na polu publicznej wymiany myśli? Czy też jest klerkiem, który zdradził, który jest ideologiem, który służy partii? Służy potrosze partii, jaką jest PiS, w taki sam sposób, jak ci, którzy służyli partii przed 56 rokiem. Tylko powiem tak, wielu z nich, takich jak Kołakowski, Bauman, Baczko i tak dalej, służyli partii przez pewien czas. Nie przynosi im to żadnej chluby, ale zorientowali się dosyć szybko, po paru latach, że tego robić nie można, że to ich kompromituje. Usiłowali się z tego tłumaczyć, odwrócili się od poglądów, które reprezentowali. Andrzej Nowak trwa przy PiS-ie lat 30. I nie widać, żeby spostrzegał to, co dzisiaj opowiada jego, jakby to powiedzieć, no figura, do której przede wszystkim się odnosi Jarosław Kaczyński. Esej Wstyd i jego kapłani zawiera
następującą figurę, że opozycja to kapłani. I dalej już teraz cytuję, którzy bronią własnego monopolu, którzy chcą zawstydzić tych, których udało się jej ogłupić. No, ponieważ jest to zdanie o opozycji, a właściwie czołówce tej opozycji, to można powiedzieć, że jest to atak na dużą część polskiej inteligencji. A więc duża część polskiej inteligencji, zdaniem Andrzeja Nowaka, stara się ogłupić społeczeństwo i zawstydzić. No, to, że chcą zawstydzić, też wymaga komentarza tutaj. Brzmi to właściwie mało zrozumiane. Dlaczego ci kapłani chcą zawstydzić? Jest to wyraźne nawiązanie do tak zwanej polityki wstydu, którą PiS krytykuje. Tutaj kapłani usiłują kogoś zawstydzić, ale później się to przerodzi. To jest, była może twórcza podpowiedź Andrzeja Nowaka do propagandy PiSu, że jest coś takiego obrzydliwego jak polityka wstydu, ponieważ my się nie powinniśmy jako Polacy niczego wstydzić i ktoś, kto mówi o jakichś niecnych czynach, czynach, których właśnie należy się wstydzić, które dokonane zostały w imieniu Polaków, przez Polaków, a wszystko zaczęło się, przypominam, bo to już dawno, w roku 2000 Gross opublikował książkę Sąsiedzi, która rozpoczęła dyskusję na temat pogromu w Jedwabnym. I ta dyskusja za bardzo szerokie kręgi zatoczyła, no ale wniosek był niektórych taki, że w ogóle tej dyskusji nie należało prowadzić, bo tam wszystko jest inaczej niż ten Gross napisał, a w każdym razie w żadnym wypadku się nie wstydźmy, że jacyś Polacy, bo to nie wiadomo jak to było, zamordowali Żydów. Jak wiemy, po latach mamy ogromne studia Polskiej Szkoły Holokaustu. Niestety to, że byli Polacy, którzy mordowali Żydów, jest dowiedzione w wielu pracach i należy się tego, może nie wstydzić, ale mówić o tym z pewnym wstydem. Bo oczywiście jest to wiele pokoleń po tym, więc wstyd jest tutaj bardzo może nie najlepszym, no ale najlepszym słowem, pojęciem, ale należy być krytycznym, krytycznie patrzeć na własną historię. No a to właśnie między innymi zakłada pewien rodzaj wrażliwości, który jest podobny do wstydu. A tutaj to tylko kapłani usiłują zawstydzić naród i w ten sposób go ogłupić. Andrzej Nowak. Tak właśnie on mówi. No i dalej Wesoju Polska, niepodległość i liberalny Zachód. Czytamy. No, bardzo jest ciekawy cytat, bo to jest już tutaj, jak zobaczymy, Andrzej Nowak wchodzi w zagadnienia historyczne. W 1918 roku Polska utrwaliła swój byt państwowy w kształcie wykraczającym daleko poza wyobrażenia porządku, jakie planowały mocarstwa zachodnie. Czy to jest taka prawda? No, coś słyszałem o prezydencie Wilsonie i jego punktach. No ale to Andrzejowi Nowakowi jest coś takiego potrzebne. Jej granice wschodnie Polski zostały uznane przez mocarstwa Ententy ostatecznie w 1923 roku. No tak jakby podkreślenie, że późno. Jednak Polska nadal nie pasowała. Polska nie mogła własnym sukcesem zastąpić Rosji, nawet wtedy, gdy na miejscu Rosji pojawił się Związek Sowiecki.
do Związku Sowieckiego można się było przyzwyczaić. Nie tylko dlatego, że był tam, gdzie zawsze było imperium. Był też ośrodkiem fermentu ideowego, centrum nowej wiary. I teraz uwaga, to jest kluczowe. Która niemałej części liberalnego establishmentu w zachodnich mocarstwach imponowała. No, to już widzimy bardzo takie równanie. To znaczy liberałowie, o czym już mówiłem, spokrewnieni są z komunistami. Polska tutaj jest tym kopciuszkiem, nie podoba się, prawda? Wiadomo, że tym Związkiem Radzieckim i tak dalej mieliśmy wojnę, no to jest jasne, że on jest straszny i niesympatyczny, ale ci liberałowie, oni Polski nie szanują. A więc jaki jest ten Zachód? Od bardzo dawnych czasów, już przed II wojną światową, dominują tam liberałowie, którzy mają wyraźną skłonność, aby sympatyzować z komunizmem. A więc liberałowie i liberalizm, w ogóle ci na Zachodzie, są dla Andrzeja Nowaka najwyraźniej bardzo podejrzani. No i teraz czytamy tą książkę dalej i przenosimy się we współczesność i odnajdujemy następujący cytat. Współcześnie dominuje bowiem zgoła inna wizja demokracji. Inna niż, ja powiem, jaka jest wizja demokracji Andrzeja Nowaka, ale inna niż ta, której by chciał Andrzej Nowak. Taka, której istotą jest protekcja praw jednostki, jej autonomii osobistej, autonomii od polityki. No, czyli, krótko mówiąc, Andrzejowi Nowakowi nie podoba się demokracja, która proteguje, czyli wspiera prawa jednostki. Ponieważ autonomia jednostki powoduje, że jest się, że to jest autonomia, oddzielenie od polityki. Czyli, krótko mówiąc, w takiej demokracji nie ma miejsca na prawdziwą politykę. Nie ma miejsca na prawdziwą politykę. I, no i tak w każdym razie było przed II wojną światową i tak jest teraz. I teraz przenosimy się na szerszy plan i czytamy, co Andrzej Nowak chce powiedzieć nam o Europie. Europa ma piękną historię. No, można by się zgodzić, chociaż zdanie dosyć ogólnikowe. Porywającą i zupełnie niepasującą do jej obecnej brukselskiej wizji. Strasbursko-brukselskiej wizji. Bardzo ważne, bo to jest ten sąd, który powinien zostać poddany jakiejś kontroli w tym Strasburgu albo zlikwidowany. Więc ta wizja Europy brukselsko-strasburska no nie pasuje do tej pięknej historii. Jest znużenie i czekanie na barbarzyńców. Kilka pomysłów na eutanazję. W spojrzeniu Europy w przyszłość, ach, teraz jest metafora, wow, śpią ślimaki. Czy można obudzić jej dawne Europy? Marzenie o nieskończoności. Nie wiem, co to jest nieskończoność wedle Andrzeja Nowaka, no, ale Europa śpi, czeka na barbarzyńców, wyraźnie jest jakaś zgniła, bo ślimaki, tak się kojarzą, no nie wiem, w głowach czy gdzie te ślimaki śpią. No tak wygląda współczesna Europa. A więc, no i nic dziwnego, że będzie to powtarzane wielokrotnie, tak jak i innych ideologów PiS-u, że ta Europa właściwie upada, bo ona
czeka na barbarzyńców. Widzimy tutaj, tu jest obraz absolutnej dekadencji konkurentów. Mamy więc u Andrzeja Nowaka zbitkę. W jednym worku liberałów z komunistami, a ci liberałowie czekają dzisiaj na barbarzyńców. Tym barbarzyńcem jest Putin. I Andrzej, tylko zauważmy, że Andrzej Nowak, jak wielu ideologów PiSu, wieszczy upadek Unii Europejskiej podobnie jak ten Putin, ale to później jeszcze się tym zajmiemy. I teraz ewentualnego ratunku dla Europy ma dostarczyć formacja taka, jaką jest PiS. No, żeby te ślimaki gdzieś ich się pozbyć, Europę obudzić, no i oprzeć się Putinowi, który jest, no mimo wszystko powiedzmy, bądźmy uczciwi, Putin jest wrogiem numer jeden, wrogiem numer dwa są liberałowie. Aczkolwiek, przypominam, dwa lata temu prezes Kaczyński powiedział, że główne niebezpieczeństwo nadchodzi z zachodu, a nie ze wschodu. Ale teraz, jaki jest przepis na to, żeby ratować Europę? Kryteria dobra i zła należy czerpać z dalszej lub bliższej przeszłości. No, w jakimś sensie tak, no, ale trzeba by to doprecyzować. No i teraz mamy pewne doprecyzowanie. Pamięć o historycznym dziedzictwie, które czyni z nas wspólnotę, która pozwala nam czuć się Polakami, pamięć wyrażająca się w świadomie prowadzonej przez państwo polityce historycznej. No, to jest pewna recepta teraz na działanie, prawda? Polityka historyczna ma nas ratować. To znaczy, załóżmy, że w tym, co mówi, pisze Andrzej Nowak, nie ma nic mowy o kwestiach energetyki, kwestiach klimatycznych, kwestiach przeobrażenia rynku pracy. Nie, gadaniem o polityce historycznej można uratować bardzo dużo i to jest konieczne, bo inaczej Polacy stracą tożsamość. I oczywiście o tej polityce, tą politykę historyczną ma tworzyć PiS, no i tacy jego doradcy jak Andrzej Nowak. No, receptą tutaj wyraźnie, poza sprzeciwem wobec liberalizmu i w gruncie rzeczy odrzuceniem demokracji, no dodajmy, demokracji liberalnej, ale trzeba jednak zadać poważne pytanie, co to za demokracja, w której nie ma podziału władz, którą już Andrzej Nowak tak sobie felietonistycznie, tak sobie przejechał i obalił. Demokracji, która też odwołuje się do przede wszystkim do wolności jednostki. No to nie jest demokracja. I to ratunkiem jest dla Andrzeja Nowaka bliżej nieokreślony tradycjonalizm. Prawda? Mamy czerpać z dalszej lub bliższej przeszłości. Powrót do jakichś nieokreślonych źródeł właśnie z przeszłości. I tych ciekawe jest teraz, że można się doczytać, że tych źródeł, ta przeszłość, którą należy się inspirować, leży raczej w głębokiej przeszłości, w jakichś klasycznych czasach, epoce sprzed oświecenia. Bo dodajmy, epoka oświecenia to jest ta epoka, w której dopiero budowano trójpodział władz i formułowano pojęcie demokracji tak, jak ją rozumieją liberałowie. Wrogiem Andrzeja Nowaka jest modernizacja, prawda? Och, indywidualizm, wolność dla jednostki, ba, lekceważenie dobra wspólnego, bo i świat opanowany jest przez liberałów, których Andrzej Nowak nie do końca odróżnia od komunistów. Oni są zbliżeni, sympatyzują.
Andrzej Nowak jako wróg Nowoczesności jest też przekonanym antykomunistą. Ale jeszcze wróćmy do tego. To znaczy, że w gruncie rzeczy oświecenie, jak się czyta ten cały przewód, oświecenie, europejskie oświecenie, to jest coś, gdzie ten projekt europejski, o którym myśli ta Europa z tą wspaniałą historią, to uległo załamaniu. Do tego jeszcze może powrócę. I teraz on jest przekonanym antykomunistą, Andrzej Nowak. Dokonuje bardzo subtelnych analiz Rosji i Putina. Pomija jednak fakt, że Putin po tym, jak upadł komunizm, też stawia na tradycjonalizm. Putin jest super tradycjonalistą i też bardzo nie lubi liberałów i demokracji, nowoczesności typu zachodniego. Andrzej Nowak w żadnym wypadku nie sympatyzuje z Putinem. Coś takiego powiedzieć byłoby nonsensem. Jest autorem bardzo zdecydowanych, ostrych książek o Rosji. Bardzo krytycznie i głęboko oceniających tym, czym jest Rosja. Nie zauważa jednak, jak bardzo zmieniły się czasy po 1989 roku i fronty ideowych sporów. A mianowicie Putin i Andrzej Nowak walczą z liberałami i też głoszą, że Europa liberałów musi upaść. I to jest zawarte w tej książce. Zachód to postpolityka. Prawda? Postpolityka to nie jest prawdziwa polityka. Proszę Państwa, zbliżamy się, już jesteśmy po połowie audycji. Proszę stawiać lajki, komentować, subskrybować nasz Reset Obywatelski. Dwóch wspaniałych młodych techników, a właściwie techniczka i technik, obsługują ten program i oni potrzebują pieniędzy, oni muszą z czegoś żyć i tam jest potrzeba tego, żeby wspierać niezależne dziennikarstwo. Lajkujcie i subskrybujcie. A więc Andrzej Nowak chciałby jakiejś trzeciej drogi między komunizmem a liberalizmem. I na tą trzecią drogę chce wkroczyć ścieżką bliżej nieokreślonej tradycji. Cywilizacja zachodnia zboczyła z właściwej drogi, co już powiedzieliśmy sobie, wraz z oświeceniem, tak wydaje się być przekonany Andrzej Nowak, a PiS Kaczyńskiego i jego ideolodzy PiS oraz on, sam Andrzej Nowak, mają sponiewieraną przez liberałów Europę, znudzoną i oczekującą na barbarzyńców, przywrócić na właściwą drogę. No i teraz zadajmy sobie pytanie, jak wygląda to w świetle tego, co dzieje się obecnie. No istotnie. W dużej mierze Andrzej Nowak trafnie przewidywał. Barbarzyńcy nadeszli wraz z Putinem. Tutaj sprawdza się to, co Andrzej Nowak pisał. Tylko przed tymi barbarzyńcami broni nas ten znudzony, liberalny Zachód. Aż strach, szczerze mówiąc, pomyśleć, co by było, gdyby naprawdę ten Zachód był taki dekadencki i beznadziejny, jak opisuje go Nowak, bo chyba by w żadnym wypadku nie mógł prowadzić tej wojny z barbarzyńcą Putinem. No i powiedzmy sobie tak, bycie intelektualistą związane jest z ryzykiem. I też intelektualista po trosze jest zamknięty zawsze w wieży z kości słoniowej, własnych wyobrażeń, własnych myśli. A ideologia to świadomość fałszywa, to oderwanie od realiów i rzeczywistości i uleganie własnym wyobrażeniom, bez konfrontacji z rzeczywistością. I powiedzmy sobie tak, kto zamknął się w wieży z kości słoniowej, też łatwo może stać się ideologiem.
Musi tylko znaleźć polityka albo partię, która odpowiada jego wyobrażeniom. Intelektualista nie jest człowiekiem czynu. Pisze, głosi coś. No, ale jak ma pasję polityczną, to musi znaleźć wykonawcę. I to jest wtedy, no właśnie, ktoś taki jak Kaczyński. I powiedzmy teraz tak. Ta książka Andrzeja Nowaka kończy się wywiadem z Lechem Kaczyńskim. Tak, to jest podsumowanie tej książki. Przypominam, w tej poprzednio omawianej książce Niepodległość i podległość, jedna czwarta książki to były wywiady z Kaczyńskimi. I to była centralna tej część książki. Tak to słowo było użyte, że to jest centralna część książki. No. A teraz następną swoją książkę Andrzej Nowak też kończy wywiadem z Kaczyńskim i to jest podsumowanie. On, intelektualista, decyduje się, żeby jego książka podsumowywana była słowami polityka. No, ale teraz my podsumujmy. Andrzej Nowak ma swoje wyobrażenie Zachodu, które nic nie ma wspólnego z rzeczywistością. Nowoczesność, no bo jest tylko, jak gdyby powiedzieć, nowoczesność to jest właśnie Zachód. I tą nowoczesność bierze za zagrożenie dla Polski. I nie bardzo dostrzega, jak dalece zbliża się w niektórych wyobrażeniach do swego największego wroga, przed którym słusznie ostrzega tego wroga, jakim jest Putin. Tak. No proszę o okładkę tej książki. No, tą książkę, o, to jest uległość czy niepodległość. Polska jest uległa wobec tego Zachodu w jakiś zawstydzający sposób, prawda? I szukamy jakiejś drogi. Opozycja to są komuniści zmieszani z liberałami, ale proszę tą książkę, którą teraz omawiałem. O, nie, nie. A, no to jest właśnie, dobrze, że pan pokazał tą okładkę. To jest książka Marka Cichockiego, też ideologa PiSu. I tu by trzeba, będę omawiał sprawy polityki zagranicznej, tak jak jej widzi PiS. I jest pytanie, kto porwał Europę wedle PiSu? To poruszymy tą kwestię. No a teraz ta książka, którą żeśmy teraz omawiali, Postpolityka. O, od Polski do postpolityki, czyli od 89 roku, nie wiadomo, czy to był moment, że była jakaś Polska, czy nie było, ale doszliśmy do postpolityki, która jest żadną polityką i cała ta Trzecia Rzeczpospolita to jest jedna wielka zapaść intelektualna. Wow. No, proszę Państwa, tak to wygląda. No i jeszcze raz, czy Marka Cichockiego, Ryszarda Legutkę, Andrzeja Nowaka, Zdzisława Krasnodębskiego można nazwać intelektualistami? Ja mówię, przeciwnicy PiSu tego nie chcą. Czynią bardzo źle. Wolą się naśmiewać z Kaczyńskiego. Ale naśmiewanie się z Kaczyńskiego jest bardzo niebezpieczne. Kaczyńskiego otacza grono, szerokie grono sympatyków, ideologów, którzy budują krytykę Zachodu, budują krytykę demokracji, sprzeciwiają się tym osiągnięciom demokracji, jaką jest trójpodział władz. Do takich intelektualistów należy Andrzej Nowak i nie ma tu się z czego śmiać. Intelektualiści mogą być bardzo niebezpiecznymi ideologami, bo dysponują szerszym aparatem erudycji, opowieści, umiejętności pisania i tak dalej. A więc radziłbym, i ich dorobek dodatkowo jest naprawdę imponujący. Ich dorobek jest naprawdę imponujący. Napisali bardzo dużo, i ta druga strona, opozycyjna,
nie odpowiadała i nie krytykowała tego, co oni pisali i głosili. Skoncentrowała się na wyśmiewaniu Kaczyńskiego. A tu wcale nie jest do śmiechu. Proszę Państwa, lajkujcie. Pamiętajcie, że tę audycję należy wspierać. Należy wspierać cały Reset Obywatelski. A teraz autoreklama, bardzo proszę. O, proszę Państwa, ja napisałem, też postanowiłem coś napisać. Napisałem kryminał, political fiction, lista agentury. Nie zdradzę, nie zespoileruję do końca, ani nawet na samym początku, tylko nawet nie powiem, kogo zabili, ani tym bardziej, kto zabił, ale to jest książka, która powstała z takich przemyśleń, które tutaj właśnie opisujemy, dyskutujemy, bo niektóre rzeczy są tak złożone, że można je opisać tylko w powieści. Ja taką powieść napisałem, starając się zrzucić z siebie jakieś takie poczucie, że rzeczywiście coś dzieje się w naszym kraju nie tak. Niemal jestem zgodny z Andrzejem Nowakiem. Tak, rzeczywiście dzieje się coś nie tak, tylko pytanie polega oczywiście, na czym to polega. A więc polecam moją książkę, absolutnie autoreklama, proszę Państwa, bo ja sądzę, że tak jak na ile ja potrafię, oddaję w niej wiele mechanizmów w tej political fiction, które mamy przed oczami obecnie. A do kwestii ideologów PiS-u powrócimy dalej. Tam była długa lista nazwisk, a ja dużo czytam, jestem emerytem, mam na to czas. Przypominam, nasi młodzi technicy nie są emerytami, muszą zarabiać, trzeba subskrybować nasz program i spotykamy się za tydzień. Bardzo Państwu dziękuję. Niczego.
oczy fale gorąca, krzycz ze mną więcej, więcej, więcej. Słyszysz ten imet, widzisz wyciągnięte dłonie, ja wiem, że do niczego cię nie nakłonię. Zachęcam do odcinka, moc cię pokłonie, najwyższy poziom doznań to masz zapewnione. Słyszysz ten imet, widzisz wyciągnięte dłonie, ja wiem, że do niczego cię nie nakłonię. Zachęcam do niech ta moc cię pochłonie, najwyższy poziom doznań to masz zapewnione. Jak dołejdzie do słońca, wyciągnij ręce, poczuj fale gorąca, krzycz ze mną więcej, więcej, więcej. Dzień dobry Państwu, dziękuję Panu Palczyńskiemu za to, że wspiera tą audycję, wspiera Reset Obywatelski. Jest to prośba do wszystkich Państwa, stawiając lajki, a jeszcze tym bardziej komentując pod tym całym wideo tam na dole, nie tylko w trakcie audycji, tylko zostawiając to komentarze, też Państwo wspomagają nas, którzy staramy się mówić o naszych obywatelskich, wspólnych, polskich, europejskich i światowych sprawach. A więc jeszcze raz podziękowanie dla pana Palczyńskiego, a teraz zaczniemy naszą dyskusję na temat, w czym Kaczyński podobny jest do Putina, a ideologia PiS do ideologii Kremla. Proszę Państwa, ten tytuł oczywiście sprowokowany jest tym, że ja, no obserwujemy, to znaczy taką dziwną, symetryczną wojnę, która polega na tym, że PO mówi, że PiS jest podszyty Kremlem, a i odwrotnie PiS mówi to samo, takie oskarżenia rzuca, że to są czerwoni i tak dalej, to są właśnie ci z PiS-u. No oczywiście to takie walenie się taką maczugą, ty jesteś z Kremla, niczego nie rozwiązuje, i kiedy się to do tego sprowadza, to ten spór jest w gruncie rzeczy żenujący. Ale przyjrzyjmy się temu bliżej. Jeżeli ja będę twierdził w tej audycji, że Kaczyński podobny jest w czymś do Putina, to chodzi mi o te sprawy ideologiczne. A co z tego wynika, to możemy się zastanowić. No bo być może pewne elementy tego, co mówi Putin, to jest nic innego jak jakiś rodzaj nowego konserwatyzmu, który zresztą widzimy pewne podobieństwa do Putina, będziemy widzieli może i u Trumpa, może i u Le Pen, i tak dalej, i tak dalej. A więc to sprawa nie jest prosta, wypada się nad tym wszystkim zastanowić. No więc jakie są te podobieństwa? Ideolodzy PiS-u, sam Kaczyński, nagminnie twierdzą, że Unia Europejska ma no nikłe szanse przeżycia, że w ogóle jest dalece dekadencka. Oczywiście Putin jest bardziej radykalny od Kaczyńskiego, to nie ulega wątpliwości, ponieważ w zasadzie Kreml nie uznaje tworu, jakim jest Unia Europejska, i te powody niechęci są tutaj w przypadku Kaczyńskiego i Putina różne. No, Unia Europejska utrudnia Kaczyńskiemu no, niszczenie w Polsce systemu prawnego, systemu podziału władz, no widzimy, cała ta dyskusja się toczy. W przypadku Putina no, kwestia praworządności są obojętne, bo tam żadnej praworządności nie ma. No natomiast Unia Europejska nie jest uznawana przez Kreml, no, z tego prostego powodu, że kiedy państwa europejskie działają razem, no to jest dla Rosji bardzo poważny przeciwnik, teraz również wróg, to jest gospodarka 8 razy większa od Rosji, no a jakby te państwa działały osobno, no to z każdym
pojedynczo tym państwem, Rosja miałaby nadzieję, że mogłaby sobie dać radę, więc ten główny wróg siedzi w Brukseli. No jak mówię, trochę też dla Kaczyńskiego tak jest, powody są niby różne, ale jednak podobieństwo jest. Niechęć do Unii Europejskiej. Teraz podobieństwo drugie, też interesujące. Otóż do takiego standardu i tego składnika polityki PiS-u należy niechęć do polityki klimatycznej Unii Europejskiej, czy w ogóle do mówienia w taki bardziej dramatyczny sposób o klimacie, a w konsekwencji to się objawia tym, że hamuje się w Polsce rozwój energetyki odnawialnej, chce się Polskę trzymać jeszcze długo na węglu. No w Polsce oczywiście to jest bardziej zniuansowane wszystko niż w Rosji, to jest zupełnie jasne. Mówi się o budowie atomu po to, żeby z czasem, ale za ileś 15-20 lat węgiel wycofać, a na razie te wszystkie kwestie związane z klimatem i odnawialną energią czasem traktowane są jako element nacisku z Brukseli, jakiegoś niedozwolonego nacisku na Warszawę. No ale jak jest w Moskwie? W Moskwie oczywiście w ogóle o tych odnawialnych źródłach energii się nie mówi. Moskwa stoi na gazie i ropie, wiemy o tym doskonale i po prostu chciałaby powstrzymać rozbudowę, chciała, bo używam czasu przeszłego, no jak wiem teraz ta kwestia jest bardzo dynamiczna, zmienia się, Zachód postanowił bardzo ograniczyć jakikolwiek handel ropą i gazem z Rosji, to jednak przez dłuższy czas było inaczej i Rosja stała na tym, że Europie sprzedawała ten gaz i ropę, a więc nie życzyła sobie, żeby Europa budowała wszelkie te środki służące odnawialnej energii, no bo wtedy byłaby w gorszej sytuacji. No, czy możemy zadać sobie pytanie, czy ta niechęć do energii odnawialnej to są wpływy Kremla, czy nie? Zostawmy to na boku, nie jest istotne. Tu jest pewne podobieństwo. No następnie stosunek do zmian obyczajowych i no ostatecznie do LGBT. Głos Kremla, zwróćmy uwagę, jest bardzo podobny do głosu PiS-u. I to zilustrujmy to przypominając to stwierdzenie Kaczyńskiego, że ktoś tam jest do 11 dziewczynką, a po 11 jest chłopcem. No stwierdzenie dosyć takie jakieś głupawe i też bardzo wielu to oburzyło i całkiem słusznie. Ale co powiedział Ławrow ostatnio, bo to mnie tak bardzo jakoś wydawało się podobne. On pojechał na konferencję bodajże OBWE jakoś i się skarżył na to, że tam są koedukacyjne toalety, wyobraźcie sobie. No to też jakiś rodzaj niesamowitego zepsucia, a że wszystko to się kojarzy z LGBT, no to jest również bardzo ostra, nowa jakieś prawodawstwo rosyjskie. Nie wiem, czy to nazwać prawodawstwem, czy jakimś takim karygodnymi zakazami dotyczącymi właśnie LGBT. No więc tutaj znów mamy podobieństwo, prawda? Nie powinniśmy. Ja całkiem teraz abstrahuję, czy tu są jakieś bezpośrednie związki, stwierdzamy tylko, że jest podobieństwo. No, to podobieństwo czwarte, podobne do tego pierwszego, tej zapowiedzi, że Unia Europejska może się rozpadać i tam długo nie przetrwa, no jest w ogóle przekonanie, że Zachód jest dekadencki. No pamiętamy wynurzenia Kaczyńskiego, jak on się źle czuł w Wiedniu na początku lat 90.
No bo za każdym rogiem dostrzegał jakąś zachodnią zgliniznę. No nie, może on się tak mocno nie wyraził, ale w każdym razie nie czuł się na zachodzie u siebie, prawda? No tutaj mam taką ciekawą okładkę, proszę Państwa. To jest pan Roszkowski, no, który możemy go traktować jako dość bliskiego współpracownika PiS-u. Ostatnio jest autorem podręcznika, który też wywołał poważne zastrzeżenia ze strony środowisk liberalno-demokratycznych. No i tytuł tej książki wiadomo, ja ją będę jeszcze omawiał, bo ona jest ciekawa na swój sposób. Roztrzaskane lustro. Upadek cywilizacji zachodniej. Więc widzimy, że tutaj w kręgu, to zresztą pojawiało się, kiedy żeśmy omawiali pracę Andrzeja Nowaka, Ryszarda Legutki, Krzysztofa Szczerskiego, no właśnie, że z tą cywilizacją zachodnią to coś w ogóle nie jest tak, ale tutaj jest tytuł, bardzo jest taki dosadny, roztrzaskane lustro, jasne jest od razu o co chodzi. Pozwoli Państwu, że już nie będę czynił dalej tej książce reklamy, może ją jeszcze omówimy, bo jak mówię, na swój sposób jest ciekawa, no ale w każdym razie mamy tutaj znów podobieństwo. Cywilizacja rosyjska to jest coś, no tego broń Boże PiS nie mówi, ale ta zachodnia jest B i to mówi i Kreml, i Warszawa. Trochę to w innym kontekście, ale podobieństwo jest. No i jest też jeszcze następne, piąte podobieństwo, jak sobie tu wyliczyłem, to jest manipulatorski stosunek do religii. Oczywiście, pamiętamy, podobieństwo to nie zawsze jest identyczność. Jeżeli ktoś w jakiejś sprawie mówi podobnie, to może mieć bardzo różne przyczyny, mogą to, że to podobieństwo istnieje. No ale w przypadku Putina chodzi o zmanipulowane prawosławie. A w przypadku Kaczyńskiego wciąganie Kościoła katolickiego w orbitę własnej polityki. No, religia ma być jakąś częścią, że tak powiem, bezpośrednią częścią działań politycznych. W obu wypadkach chodzi o manipulowanie religią, kościołami, absolutnie dwa różne kościoły, kościół katolicki i kościół prawosławny, ten rosyjski, i wspieranie, i teraz proszę zwrócić na to uwagę, co powiem, wspieranie antyoświeceniowego obrazu świata, w którym ołtarz ma być podporą tronu, a tron podporą władzy. Tą podporą władzy, tym ołtarzem to jest, zarządza tam Kiryl, tutaj zarządza kościół, który polski, katolicki, no to są, że tak powiem, oczywiście dwie różne rzeczy, ale sama koncepcja, że szczególnego stosunku między ołtarzem a tronem jest tutaj zachowana. To jest następne podobieństwo. No i dla Kaczyńskiego i jego ideologów Zachód jest dekadencki, bowiem nie jest dość chrześcijański. I w ten sposób też tak zagadnienie religijności, przekonań religijnych, ogólnospołecznych czy poszczególnych ludzi tu jest wprowadzone. No, dodam tutaj, że moim zdaniem te kwestie religijne i Putin, i Kaczyński traktują w sposób no pełen hipokryzji. Jak powiem, dodam niebotyczne hipokryzji, to w tym kontekście będzie brzmiało ciekawie. No bo Kaczyński, mając takie przywiązanie do kościoła, uznając, że to jest część polskiej kultury, to trzeba koniecznie pielęgnować i tak dalej, nie jest gotów. Nie słyszałem, ażeby się kiedykolwiek zająknął o kryzysie w kościele, o tych kwestiach pedofilstwa i tak dalej.
No, ja bym powiedział, jak ktoś jest prawdziwym katolikiem, to powinien się tym bardzo przejmować, bo to jest instytucja, z którą się on identyfikuje. Tutaj jest to jak gdyby całkowicie wykluczone. Ja bym to nazwał hipokryzją. Ani mniej teraz pobożny Putin, no, on rządzi krajem, proszę Państwa, który ma być no, prawdziwie chrześcijański, no bo wiadomo, Europa Zachodnia, tak samo jak dla Kaczyńskiego, ona jest taka ateistyczna i tak dalej, odeszła od prawdziwych wartości, no, ale proszę Państwa, to jest kraj, w którym ilość aborcji jest niezwykle wysoka. To jest jedna z najwyższych kwot czy procentów, nie wiem jak to liczyć, w ogóle w świecie aborcji. A więc tutaj nic nie zmieniono. Nagle nawet tak przypuszczam, że na kryteria bardzo otwartych wobec kwestii aborcji ludzi Rosja to, jak się te kwestie traktuje, byłaby czymś nie do zaakceptowania. No więc widzimy, jak tutaj to wygląda i powiem jeszcze raz, chciałoby mi się to pokazać, tą książkę Roszkowskiego, Roztrzaskane lustro, prawda? No, Zachód tutaj jest tym roztrzaskanym lustrem i tak to jest widziane z Kremla i tak to jest widziane z Warszawy. No, są jeszcze inne, proszę Państwa, podobieństwa tutaj, a mianowicie telewizja. Może tu Państwo się zdziwią, że ja tu dostrzegam telewizję, ale no w gruncie rzeczy to jest tak, że no taki Sołowiow jest znacznie bardziej zabawny, no skandalizujący nieustannie, bardziej zabawny od jakiegokolwiek prezentera TVP czy TVP PiS. To jednak zasada ciągłego ataku propagandowego na domniemanych wrogów jest taka sama. TVP bez ataków na Donalda Tuska właściwie nie mogłaby istnieć. Straciłaby bardzo poważną część kontentu. No, o czym by oni mówili, jakby Tusk nagle znikł. Prawda? Nie wiadomo byłoby, o czym w TVP mówić. No czyli ta nachalność propagandy, w przypadku rosyjskim jest to brutalność, ale w przypadku TVP jest to taka nachalność. No i przekonanie oczywiście tej partii czy tych polityków, że trzeba posiadać w ręku media państwowe, one są własnością rządu i mają propagować politykę państwową. Nie, że to są niezależne media, że to jest czwarta władza. Nic z tych rzeczy. No i ogólnie jeszcze dodam tutaj, że wspominając te kwestie no, niechęci do Zachodu jako dekadencji, że gdzieś to jest po obu stronach, ta cywilizacja rosyjska Putina, ona jest taka antyoświeceniowa, oświecenie się tutaj nie liczy, ale i w ideologii PiS-u, jak się właśnie czyta Andrzeja Nowaka czy Ryszarda Legutko, no to tam można odczytać, że już coś z tym oświeceniem też nie było tak, jak trzeba, prawda, że była jakaś dobra, tradycyjna, dawna Europa, która od czasu oświecenia zaczęła się psuć. Na czym to ma właśnie jakoś polegać? No to są wszystko poważne podobieństwa. Dołożyłem jeszcze to telewizję i stosunek do mass mediów, prawda? Czy ta komunikacja społeczna ma być związana z czwartą władzą i pewną kontrolą władzy, czy ma być to narzędzie propagandy? No, tu jest, podobieństwo jest oczywiste. No i teraz
zadajmy sobie pytanie, o czym takie podobieństwa świadczą. Więc tak, od razu powiem tak, że z pewnością nie mogą one stanowić dowodu, że wewnątrz PiSu istnieją jacyś moskiewscy agenci. No, po prostu. W niektórych sprawach, choć niekiedy bardzo istotnych, Putin i Kaczyński mają podobne przemyślenia, nazwijmy to. Z różnym motywem, różnym uzasadnieniem, ale mają podobne uzasadnienia. No, więc to jest jedno. I teraz też w podobny sposób chcą, nie zupełnie podobny sposób, ale myślą o świecie w kategoriach podziału i tak dalej. Ale w żadnym wypadku nie możemy z tego samego faktu wyciągać wniosku, tam ktoś w Warszawie przepisuje myśli, które są zapisane w Moskwie. Nic z tego. To powstaje zupełnie od siebie niezależnie. No ale jednak musimy zwrócić uwagę, że skoro interesują nasze podobieństwa, to tylko niewielu polityków europejskich, szczególnie w partiach rządzących, ma myśli podobnie do Putina w tych niektórych wybranych kwestiach. No jest taki kontrprzykład ważny, no to jest Orban. On w pewnych zagadnieniach ma myśli podobne do Putina, między innymi jego stosunek do Ukrainy jest taki podobny. I te podobieństwa odnajdujemy nie tylko, podkreślmy, w występach Kaczyńskiego, ale w pracach, poważnych pracach intelektualistów, ale i ideologów PiS-u, takich jak Andrzej Nowak, Ryszard Legutko czy Zdzisław Frasłowski. O nich żeśmy już mówili. Ja dalej Państwa namawiam do tego, żebyście lajkowali i komentowali i subskrybowali Reset Obywatelski. To nam bardzo pomaga. Mnie to szalenie, proszę Państwa, motywuje. A ponadto, jeżeli lubicie te programy, jeżeli nawet lubicie mój program, to powiem Wam, że szalenie pomagacie, żeby one się szerzej rozchodziły, bo te lajki decydują o udostępnianiu i te subskrypcje szerszym. No to jakieś tam skomplikowane sprawy w komputerach, które o tym decydują. Tak jest skonstruowany YouTube. No i mamy te podobieństwa, no i mamy taką szczególną teraz sytuację. Bo od razu dodajmy, te podobieństwa nie wykluczają absolutnie antagonizmów. To jest jasne. PiS głośno mówi o tym, że ta Rosja jest groźna i tak dalej, i tak dalej. No ale tak się składa w ostatnim czasie, że jest coraz więcej wskazówek i sygnałów, że to PiS połączony jest z Moskwą jakimiś, nie tylko tym podobieństwem myśli, bo można w różnych częściach świata myśleć podobnie i nie mieć ze sobą żadnych związków, ale że są jakieś nici, niejasne nici między Moskwą a Warszawą, tą pisowską Warszawą. Wspominałem już, że to samo twierdzi PiS o PO. No ale chodzi o to, ile tutaj mamy jakichś rzetelnych argumentów. No, o tych powiązaniach PiS-u z Moskwą, po takim podkopaniu PiS-u, nie PiS-u całego, tylko podkopaniu PiS-u przez Moskwę, mówi opozycja i piszą tacy niezależni reserterzy, dziennikarze śledczy,
jak Rzeczkowski, Piątek, Suchanow, Mężyńska, no tego jest, proszę Państwa, dużo. To oczywiście tam nie ma żadnych żelaznych dowodów, żeby Państwo zaraz nie myśleli, że to są czyści agenci i tak dalej. Nie, ale są poważne przesłanki, takie, które każda służba, jakiś kontrwywiad czy coś takiego powinna bardzo poważnie traktować. No zresztą ta myśl, że tutaj istnieje jakaś taka sytuacja, że to, co robi PiS w jakimś, tutaj są bardzo ostre deklaracje antyrosyjskie ze strony PiS-u, ona się nawet uważa, że jest bardziej ta partia antyrosyjska niż ta cała liberalno-demokratyczna opozycja, ale zarazem niektóre działania, no można by powiedzieć, muszą być dobrze widziane przez Rosję. No i tutaj nie trzeba sięgać do książek. No to przypomnijmy sobie to tak, tylko bardzo wybiórczo oczywiście. Pols, Lex i PN. Państwo pamiętają, nagle to w jakiś dziwny sposób taka ustawa wchodzi do Sejmu, konfliktuje Polskę nie tylko z Ukrainą, ale w ogóle robi jakieś zamieszanie w Europie i to wszystko się dzieje, kiedy już się toczy wojna. To jeszcze nie, że powiem, w pełnym wymiarze, ale ta wojna po 2014 roku. Lex i PN, przypominam, prawda? Bardzo dziwna rzecz, gdzie ludobójstwem określa się to, co się działo na Wołyniu. Zwróćmy uwagę, jak to dzisiaj wygląda w świetle tego, co robi Rosja, dyskusji o karaniu Rosjan i tak dalej, i tak dalej. No ale przypomnijmy jeszcze inną sprawę, jak bardzo PiS lubił Trumpa. No tak dalece, że prezydent Duda nawet zwlekał z gratulacjami dla Bidena, gdy Trump przegrał, a dzisiaj, no co wiemy o Trumpie? No że Ukrainie pomagać nie chce i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, prawda? No wątpliwe, czy ta miłość do Trumpa i przekonanie, że z Ameryką to właśnie trzeba tak, że no przede wszystkim z republikanami i z takim kimś jak Trumpem trzeba się kumplować, to co by się to, czym by się to skończyło, gdyby ten Trump wygrał, gdzie by teraz były rosyjskie czołgi i jak, co by się działo z politykami PiS-u. No więc, no i ostatnio mamy też ciekawą historię, proszę Państwa. A mianowicie okazało się, że pan Jan Żaryn kazał, tak w uproszczeniu to nazywam, kazał zatrzymać Tomasza L. No nie wiem, nazwisko wszyscy znają, ja się zatrzymam przy tej tylko literze. Czytamy internet, no i ten pan Tomasz L., kim on był? On był w komisji likwidacyjnej w WSI. No i miał dostęp do na przykład teczek operacyjnych. Państwo sobie wyobrażają, co to jest, prawda? No, ta agencja wywiadu, komwywiadu, diabli wiedzą czego, w WSI, którą PiS zwalcza, no i nagle w tej komisji likwidacyjnej, którą PiS organizuje, no bo szefem jest pan Centkiewicz, Sławomir, prawda? Autor monografii bałwochwalczy o Lechu Kaczyńskim, no związany jednoznacznie z PiS-em, prawda? Nagle ten pan Tomasz L. po latach okazuje się rosyjskim szpiegiem. No fajnie jest zlikwidować jednych szpiegów, bo niemal taką etykietkę chciano przypisać WSI w PiS-ie innymi szpiegami, prawda? No a jak to okazało się taką niezręcznością, to nagle pan Centkiewicz mówi, że w ogóle nic nie wie, no to na pewno Sikorski, prawda, robił. Znaczy, a przypominamy, dzieje się to w roku 2006, kiedy w Polsce
rządzi PiS podwójnie. I prezydentura, i Sejm, i rząd, prawda? No i takiego szpiega się po latach wykrywa. A kiedy on był, od kiedy, tego nie wiemy. No ja bym powiedział tak, jak na tą sytuację reaguje PiS, że tutaj jednak są poważne są przesłanki, że w tych szeregach rządowych są różne nitki, szpiedzy, może nie szpiedzy, jacyś to ludzie wpływu, prawda, w, no dodajmy po roku 2015 Polska zaczyna więcej kupować węgla z Rosji niż przedtem, no to wszystko jest coś, co rzeczywiście można by badać. No, no i można powiedzieć, no trzeba rzeczywiście dokonać jakiegoś prześwietlenia sytuacji. No i teraz PiS chce powołać Państwową Komisję do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach, i teraz bardzo ważne, w latach 2000-2022. I tutaj kluczowy w gruncie rzeczy jest ten okres, którego dotyczy ta działalność. Ma dotyczyć działalność tej komisji. No bo dlaczego, jeżeli już badamy te wpływy rosyjskie, a na pewno wpływy, które były po roku 89, no to były jakieś odziedziczone w taki czy inny sposób po okresie PRL-owskim, to dlaczego ta komisja nie ma badać okresu 89-2022? No skąd się bierze ta data 2007? No ja sądzę, że już Państwo się domyślili tego, bo ta data związana jest z odejściem PiS od władzy w roku 2007, prawda? W 2007 PiS traci władzę, no i jak traci władzę, to to co się dzieje? No to wtedy okazuje się, że no są różne niedoróbki w państwie i właściwie to, co PiS powtarza, to Tusk jest winny. Prawda? Cokolwiek się dzieje w tym państwie rządzonym przez PiS, to winny jest Tusk, prawda? Który jest, urasta do jakiegoś demona, prawda? No i teraz to się ciągnie. 7 lat rządzi PiS, teraz PiS ma kłopoty z energetyką, prawda? Ma kłopoty z Unią Europejską, a wszystkiemu winny jest kto? Wszystkiemu winny jest PiS. Przepraszam, nie PiS. Winny jest Donald Tusk. Tusk jest tym okropnym, który jest winny, prawda? No więc teraz, jeżeli będziemy, ta komisja będzie badać od 2007 roku, no to wyraźnie chodzi o to, żeby badać okres rządów PO i Donalda Tuska, prawda? I te winy Tuska zaciągnęły się aż do dzisiaj, prawda? Aż do dzisiaj. I on jest na zmianę w tej propagandzie PiS-u albo uzależniony od Niemiec, albo uzależniony, bo ma dziadka w Wehrmachcie, albo jest uzależniony od, czy ojca w Wehrmachcie, już nie pamiętam, to chyba jest w ogóle obojętne, no ale możemy o tym wiedzieć i pamiętać o tym tylko dzięki PiS-owi i TVP PiS. I teraz taki okres wybrano, bo właściwie chodzi o to, żeby właśnie określić opozycję i Tuska jako narzędzie wpływów rosyjskich. Tak by się można tutaj domyślać. No i jest, można powiedzieć tak, no oczywiście, czy intencją tego jest chronienie państwa przed wpływami, penetracją rosyjską takiej komisji? No ja bym powiedział tak, rząd
powinien być przede wszystkim zaniepokojony tym, jeśli w jego własnych szeregach są jacyś ludzie związani z Moskwą. To, bo w ogóle ta strona rządowa przecież wpływa na decyzje państwa. Opozycja to sobie krytykuje, tam krzyczy, demonstruje i tak dalej, i tak dalej. Co może opozycja? No, może sobie pokrzyczeć. No, natomiast jeżeli jakiś szpieg, albo jakiś agent wpływu, albo ktoś, kto myśli podobnie jak Moskwa, jest w rządzie, no to jest znacznie dla państwa groźniejsze. No to jest zupełnie ewidentne. No i tym powinien być zainteresowany właśnie rząd. Ale nie wydaje się, że jest. Nie wydaje się, że jest. Bo tych ludzi, którzy w taki czy inny sposób zbliżeni są do Moskwy, myślę o tu niektórych geopolitykach, jak Sykulski, dotychczas odznaczony chyba bodajże już po roku 2015 i tak dalej, to tak mi się wymsknęło tylko w tym wypadku, prawda, że nie ma takiego nacisku na to, co podobne do rosyjskiego, żeby to wypychać z obszaru jak gdyby polskiej refleksji. Nie. Kaczyński i jego ideolodzy widzą wpływy rosyjskie wśród opozycji. No i w ogóle demokracja liberalna, to żeśmy już czytali u Ryszarda Legutko, to jest prawie że komunizm, prawda? Czyli jak ktoś jest demokratą takiego zachodniego chowu, zachodniego typu, to on właśnie jest najbardziej podejrzany. No i zadajmy sobie teraz istotne pytanie. A mianowicie, no że Rosja, jak wiemy, no ma ambicje wpływania na wybory. Jest wiele dowodów bardzo przekonujących, że usiłowała w taki czy inny sposób wpływać na wybory amerykańskie. Jakoś wpływała na Brexit i cały Zachód był tym zaniepokojony. No to zadajmy sobie pytanie, czy Polska jest tu wyjątkiem i Moskwa w ogóle polskimi wyborami nie jest zainteresowana, niech sobie wygrywa tutaj kto chce. No jeżeli powiemy tak, że jednak wiele myśli Kaczyńskiego i ideologów PiS-u jest podobnych do tego, co myśli się na Kremlu, no to ja bym powiedział, jest takie domniemanie, no logiczne, że raczej Moskwa wolałaby, żeby tu wygrywał PiS i żeby rządził Kaczyński. No więc jeżeli wpływa na wybory, to wpływa na wybory na rzecz PiS-u. No dobrze. Czy mamy jakieś dowody? Nie no, w zasadzie nie, ale przypomnijmy, że te wybory w roku 2015 przegrano dzięki PO, przegrało dzięki aferze taśmowej. Coś tam Tusk wtedy nadmieniał, ajajaj, to coś cyrylicą pisane i tak dalej, ale to wtedy bardzo o tym mało wiedziano. No ale teraz wiemy już dużo więcej. I że cała ta historia z tą restauracją, Sową, podsłuchem i tak dalej, to że powiem, nie cyrylicą coś napisano, ale niemal mamy odciski palców. A więc widać, Moskwa chciałaby pomóc PiS-owi. No i zobaczymy, czy nie pomoże. No ale teraz możemy jeszcze odwrócić to pytanie. Czy jeśli Moskwa może być zasadnie podejrzana o to, że mogłaby pomóc PiS-owi, bo tutaj odnajduje więcej podobieństw i takie działania, które przy wszystkich takich apelach i ostro rosyjskiej retoryce, jednak działania konkretne sprzyjają Kremlowi. No ten właśnie spór z Brukselą, brak tej solidarności z Zachodem i tak dalej. To czy w takim razie
Moskwa nie będzie dalej PiS-owi pomagała, a w związku z czym, czy PiS jest aż tak bardzo zainteresowany w wycięciu wszystkich wpływów rosyjskich. No bo jak wytnie wszystkie wpływy rosyjskie, to kto będzie PiS-owi pomagał wtedy z zewnątrz? Ameryka? Ja szczerze mówiąc nie jestem pewny, czy Ameryka Bidena zechce się angażować, chociaż Ameryka na ogół bezpośrednio w wybory się nie wtrąca. A więc PiS i Kaczyński, tak jak i Orban, coraz bardziej są podejrzani. Pyta się, jaką właściwie oni rolę odgrywają w polityce europejskiej, polityce światowej i kto to właściwie jest onucą Kremla. No, takie pytania trzeba sobie twardo zadawać w sytuacji, która jest w świecie tak napięta i dramatyczna. No więc mamy te poszukiwania, że Tusk był jakoś podejrzany w tle przez PiS, prawda? Mamy to wszystko. W tle mamy całą zagadnienie katastrofy smoleńskiej, ale która ma być rosyjskim zamachem. Wiemy, jak ogromnie osłabiono wymowę tej ostatniej ustawy sejmowej, która najpierw miała trudności, w końcu została uchwalona o Rosji jako państwie terrorystycznym. No ale ten terroryzm Rosji, to przekonanie jest oparte na zdjęciach z Buczy, Irpinia, Mariupola i tak dalej. Natomiast, proszę Państwa, to, że to był zamach wtedy w roku 2010 rosyjski, no to nie ma żadnych dowodów. Wiemy, że Międzynarodowa Komisja Ekspertów no, stwierdziła, że tam żadnych śladów wybuchu nie było. To tak twierdzi tylko Macierewicz i wierzy mu Kaczyński. To ogromnie osłabia tą rezolucję i pierwszą zresztą taką rezolucję ogłosił Senat, który jest w rękach opozycji. No więc to są takie rzeczy zupełnie, że tak powiem, najnowsze. No więc i jeszcze jest jedno, teraz coś, co zwraca uwagę, a mianowicie PiS wyraźnie słabnie w sondażach. Wyraźnie coraz mniej ma szansy, żeby wygrać następne wybory. No i wtedy widzimy taką radykalizację PiS-u. Teraz nagle tego Tuska trzeba złapać za gardło. No, organizujemy komisję, prawda? Od 2007 roku będziemy to wszystko badać o tych wpływach rosyjskich. No i to też mi trochę coś przypomina, a mianowicie Putina, jego propagandzistów. Im gorsza jest sytuacja na froncie, proszę Państwa, tym oni są bardziej agresywni. Jakaś taka logika rządów, no, dyktatorskich oczywiście, w Polsce to jest tam dyktatura, nawet o niej nie mówmy, jeżeli to light, ale podwójnie light i tak dalej. Dyktatura Putina jest straszna. Tutaj musimy powiedzieć, że podobieństwo jest bardzo odległe, ale jednak demokraci, którzy wiedzą, że w końcu przegrywa się w pewnym momencie wybory. To nie jest takie straszne. Nie widać, żeby partie konkurujące w prawdziwie demokratycznym systemie, kiedy ci wszyscy konkurenci myślą demokratycznie, żeby oni się nagle radykalizowali w okresie wyborów. Raczej coś obiecują, podlizują się opinii publicznej, czasem są trochę populistyczni, ale nie usiłują za wszelką cenę załatwić opozycję, usunąć ją, powiedzieć, no ją w jakiś sensie zdelegalizować. A to właśnie przecież robi Kaczyński. No tak na taką małą skalę polską, prawda? A Putin mówi teraz, że cały świat jest zły. Teraz już nie tylko Ukraina, ale cały świat. Dlaczego?
bo przegrywa. No, takie zachowanie kogoś, kto z jakichś względów uważa, że został złapany na jakimś złym uczynku. No, więc, no i ten Kaczyński mówi i chce oskarża tego Tuska o powiązania z Moskwą. Najpierw dawniej to było, że ten Tusk coś tam jest winny w sprawach tej katastrofy smoleńskiej. Nie wiadomo, jakie miało to związki z Moskwą, a teraz to jest znacznie bardziej wyraziste, prawda? No i z tego wyłania się jeszcze jedno podobieństwo Kaczyńskiego i Putina, proszę Państwa. Nowogrodzkiej i Kremla. No bo to jest tak, jeśli ktoś ci postawi jakiś zarzut poważny, tak? No to normalnie to wygląda tak, że ja uważam, że ten zarzut jest nie do utrzymania, to zaczynam to falsyfikować. Mówi, to tak nie może być. No zobacz, jest tak, tak i tak. Ja tego na pewno nie zrobiłem. No ale jest jeszcze inny sposób. A mianowicie można odeprzeć taki atak w taki za pomocą stwierdzenia, to ty właśnie zrobiłeś to, co mi zarzucasz, prawda? To ty. Ja odwracam sytuację i identyczny zarzut stawiam temu, który go pierwszy postawił. No, to jest metoda, zauważmy, Putina. No, słuchamy, że to Rosja napadła na Ukrainę. Wow. To Zachód chce zniszczyć Rosję. No tutaj taki Sołowiew mówi, no, chyba dzisiaj są w wiadomościach, że no Rosja to i Berlin zajmie i będzie nasz, i Lizbonę zajmie i będzie nasz, i no właśnie. Ale to Zachód grozi Rosji, prawda? Czyli takie odwrócenie. To jest taki manewr wioskowy, ja bym powiedział. No, czy nie wiem, może wioskowy, łapaj złodzieja, to nie wygląda na wioskowy, taki miejski, prawda? Tu jest tłum ludzi, łapaj złodzieja, ten złodziej krzyczy, prawda? Ale teraz tutaj mamy tą metodę, mamy w nieco lepszej, ulepszonej wersji, bo ktoś mi coś zarzuca, a Rosji się coś zarzuca, wobec czego ta Rosja odwraca to i mówi, to właśnie wy jesteście tacy źli. No i teraz co robi Kaczyński, co robi PiS? No mamy poważne podejrzenia, PiS ponadto rządzi 7 lat, no jest do pewnego stopnia, sytuacja jest taka, sytuacja jest taka, że też jest coraz, że to powiem, gorzej, no w związku z czym odwraca się to właściwie przez 7 lat prawidłowe podejrzenie byłoby, że no właśnie jest więcej jakichś wpływów rosyjskich w rządzie, że Rosjanie się o to starają i tak dalej, no więc wyczyśćmy tą sytuację, pokażmy w kampanii wyborczej, że jak skutecznie działamy, Jan Żaren miałby się tym zająć, ale nie, atakuje się PiS, atakuje to właśnie opozycja jest podkopana przez Moskwę. No i dodajmy jeszcze, ta opozycja, ten Tusk, no to jest znany działacz opozycji demokratycznej sprzed 89 roku. No jeśli chodzi o Kaczyńskiego, no to jest taki człowiek, no może on i działał trochę, prawda? No pan Centkiewicz bardzo się starał, żeby pokazać, jakiego brat działał w opozycji, ale tak w gruncie rzeczy to powiedzenie, że 13 grudnia spałem do południa,
ma coś z prawdy, tak? No, po drugiej stronie jest bardzo wielu ludzi, którzy siedzieli w więzieniach, byli w opozycji i tak dalej. Wiemy, że ludzi z PRL-u jest bardzo dużo w PiS-ie. No, sam rodzina pana Centkiewicza, historyka, to zdaje się, że byli mocno zanurzeni w system. Może on dzięki temu tak więcej wie i tym się zajmuje, prawda? Ja nigdy tego nikomu nie wypominam, tylko mam skłonność do wypominania wtedy, kiedy ktoś napada na tych drugich z takich argumentem, prawda? No, no bo to jest jakaś wtedy hipokryzja, mieć kogoś w rodzinie związanego ostro z PRL-em czy ze służbami, a zarzucać to jak gdyby drugiej stronie i budować taką argumentację. A więc ten manewr, żeby bronić się nie merytorycznie, ale odwrócić całkowicie sytuację i powiedzieć, co my mamy być podejrzani o to, że gdzieś wśród nas są ludzie z Moskwy i tak dalej. Nie, 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 to wy właśnie. I ja to nazwałem metodą łapa i złodzieja, ale to jest zła nazwa, proszę Państwa. Mamy lepszą nazwę. A mianowicie taka metoda działania się nazywa odwrócić kota ogonem. I mnie tylko zastanawia, to ja tak zakończę to, co chcę powiedzieć, że w przypadku polskim jest to najpewniej kot Kaczyńskiego. Że to jest najpewniej kot Kaczyńskiego i właśnie tego kota usiłuje Kaczyński odwrócić ogonem i oskarżać opozycję, która przecież w swoich korzeniach tkwi w tej opozycji antykomunistycznej, bardzo głęboko, prawda? Oskarżyć ją o to, że tam są takie ostre wpływy rosyjskie. Ja myślę, że w tym sporze dotyczącym, kto jest bardziej z Moskwą związany, ja nie jestem symetrystą, proszę Państwa. Jestem bardzo głęboko przekonany po lekturach Mężyńskiej i tak dalej, Rzeczkowskiego, Piątka, po analizie tego, co się dzieje w Sejmie, po potraktowaniu polityki energetycznej, po Lex IPN i tak dalej, jestem przekonany, że jeżeli mielibyśmy jakieś służby, które by szukały naprawdę tych wpływów rosyjskich, to przede wszystkim w 70-80% powinny je szukać po stronie PiS-u. Z tego powodu, że to jest rząd, więc takie wpływy w rządzie są groźniejsze, ale również z tego powodu, że właśnie ta ideologia PiS-u, ona w gruncie rzeczy w wielu miejscach, jeśli chodzi o wiele idei, myśli, koncepcji, jest podobna do tego, co głosi Kreml. No i to powinno też dawać nam do myślenia. I na tym, proszę Państwa, ja zakończę. Ja powiem jeszcze raz. Zakończę jeszcze, proszę Państwa. Ja przypominam, lajkujcie i komentujcie bezpośrednio pod audycją. Ja się wtedy będę jakoś też starał się odzywać i nawiązywać z wami kontakt, a ponadto wydałem książkę Globalna Ukraina. Tutaj nie ma okładki, nie wiem, czy pan Maciek zdąży ewentualnie z tą okładką zamieścić, ale ona już jest w księgarniach, no i bardzo mi zależy na waszej lekturze, no bo to mówię o obecnej sytuacji, a my spotkamy się już w następny czwartek, a może wcześniej, ja ruszę z taką audycją, bo czasem mnie korci, żeby tak dorwać się do tego YouTube'a i opowiedzieć, czy skomentować pewne rzeczy, które tak rażą, albo tak jakoś są dziwacznie komentowane w naszych mediach, że no, mam taki impuls, żeby wziąć w tej dyskusji publicznej udział
I wszystkim Państwu też radzę, dlatego że im więcej jest dzisiaj głosów w mediach społecznościowych, no to jest jakieś takie powszechne głosowanie, nawzajem się usiłujemy przekonać, a tutaj mają Państwo globalną Ukrainę i bardzo Państwa proszę, żebyście no, zapoznali się również z tą książką. To życzę miłego wieczoru. Reset Obywatelski.